Halo, halo widzowie, dzień dobry, witam Was przeserdecznie. Cieszę się, że możemy razem w spokoju spotkać się tutaj w miejscu, które ja bardzo kocham. Ja się tu naprawdę świetnie czuję. Słuchajcie, ja kiedy wchodzę do tego miejsca, które ma tutaj te okna, część nazywa to wykusz, część jadalnia, obojętnie jak, ja się tutaj czuję, jakbym właśnie miał spotkanie z Wami, także nagle przychodzi jakaś magia i coś fajnego się dzieje. Kochani widzowie, nasze spotkanie zaraz na gorąco pod Dana Cup, natomiast mamy dla Was dużo fajnych informacji. Po pierwsze, chciałbym bardzo podsumować Dana Cup, może siądę tam na wprost, tam będzie mi wygodniej z Wami, kochani, rozmawiać. Chciałbym w dwóch słowach podsumować, kochani, Dana Cup. Chciałbym podsumować odcinek, który... Chciałbym podsumować, czekajcie chwilkę. Kochani widzowie, najmocniej Was przepraszam, zrobiliśmy pauzę, dlatego że mamy odwiedziny na Kruszyn Arenie. Przyjechali koledzy z Akademii Odbudka. Zaraz będą sobie cykać, kopać. Oni już są na Kruszyn Arenie, już sobie kopią, korzystając z końcówki wakacji. Natomiast ja widzowie, moi kochani, tak jak Wam mówiłem, ja się tutaj magicznie czuję, kiedy tu jestem, to czuję, że tam jesteście. Natomiast kocham odcinki, kiedy mamy tą naszą zadymkę szabełkową, głośno i tak dalej, ale uwielbiam odcinki, kiedy jesteśmy tylko ja i Wy, mogę skupić, wyrazić swoje myśli, swój światopogląd, podzielić się z Wami tym, co Was czeka, co było, co będzie. Po prostu to kocham. Szabełki małe bawią się na górze, układają sobie puzzle, mają do siostry teraz, przyjechała z Anglii, także oni są w siódmym niebie. Natomiast do Budka przyszli koledzy, zaraz będą sobie kopać piłkę. A ja chciałbym w dwóch słowach, kochani, podsumować Dana Cup, wspaniałe wydarzenie sportowo-kulturalne, które stanęło na naszej drodze. Słuchajcie, czwarty turniej, to była czwarta edycja. Inaczej, w tej naszej pogadance, kochani, będziemy jeszcze otwierać jedną bardzo ważną paczkę, ale o tym w następnym odcinku. Tutaj są koszulki, tutaj jest kubek. Tutaj będę chciał z Wami porozmawiać na temat, który już był na naszym kanale, ale zniknął, ale teraz wraca. Mówimy o koszulkach z fanshopu, czyli ze sklepu Kuba Wrócił Szabłowski. O tym pogadamy jakby w kolejnej części. Natomiast teraz chciałbym w dwóch słowach, kochani, podsumować Dana Cup. Słuchajcie, to, że za moimi plecami roczny kontrakt Adidasa, budki, które dostaliśmy, pamiątki z Gdyni i tak dalej, to dlatego, że w tym tonie chciałbym ten odcinek poprowadzić. Przede wszystkim wracając do Dana Cup, mam na sobie przepiękną koszulkę. Muszę Wam powiedzieć, że organizatorzy, którzy zorganizowali tą imprezę w wsparciu ze sponsorami, klub Beniaminek 03, Starogard Gdański, tyle serca przez te 4 dni zostawił na boiskach i nie tylko. Cała logistyka, zaplecza, rozlokowanie, karmienie uczestników. Kochani, nawet sobie nie wyobraźcie, jakie to potężne przedsięwzięcie logistyczne. Natomiast to, co oni zrobili, przeszli absolutnie do historii. Jest to jeden z tych turniejów, którzy naprawdę zapamiętamy do końca życia. Mamy kilka takich, braliśmy udział w kilku świetnych, wspaniałych wydarzeniach. Natomiast Dana Cup jest również absolutnym, kochani, topie. Dostajemy od organizatorów piękną koszulkę. Z tego miejsca jeszcze raz pragnę podziękować prezesowi Beniaminka 03. Słuchajcie, niesamowicie sympatyczny człowiek. W dowód, kochani, sympatii, przyjaźni przyniósł nam medal Dana Cup na pamiątkę, kochani, piękny, wspaniały Dana Cup 25-28 sierpnia 2016, Starogard Gdański, Beniaminek 03, a na awersie Dana Cup Junior Polpharma, piękny, tłoczony, kuty medal. Kochani, jeden medal jest mój, drugi medal jest Gutka, ciężko wywalczony, natomiast na temat, kochani, wyników sportowych nie będę w tym odcinku mówił, dlatego że odcinek będzie spoilerem. Zaraz po tym odcinku emitujemy dla Was ten piękny, wspaniały turniej. Zapraszamy, zobaczcie piłkę na pięknym, naprawdę rzadko spotykanym poziomie. Wysoki poziom sportowy, kochani, tej imprezy, oprawa kulturalna i tak dalej. Nasze Zagłębie Lubin z trenerem Jarkiem, kochani, chłopcy zrobili naprawdę mega robotę. Przypominam, że oni pojechali tam prosto z obozu sportowego, gdzie ciężko pracowali w Szklarskiej Porębie, także na potwornym zmęczeniu, kochani, przejechali całą Polskę, zagrali bardzo dobry turniej i wrócili z powrotem. I uwaga, wczoraj odpoczęliśmy troszkę, a dzisiaj jedziemy na trening właśnie do Lubina.
Także, kochani, podsumowując, spotkaliśmy się... Tak, Kudełku? Gutek ma trening. Tak, Gutek ma trening. Teraz podsumowując, kochani, spotkaliśmy tam świetny poziom sportowy, spotkaliśmy tam cudowną organizację, spotkaliśmy tam czynnik ludzki, wspaniałe osoby, które naprawdę zapadną nam na długo w pamięci. O, mamy Guteczka, chodź Gucior na piątkę. Słuchajcie, od strony, ty uciekaj majtki ubrać, hej, znaczy nie majtki, tylko spodenki, Kudełek jest w gaciach. No. Cześć Gutku, cześć kochani. To tylko Kudeł, słuchajcie, nie, to nie jest studio nagrań profesjonalne, tylko nasze mieszkanie, w którym na co dzień mieszkamy. Zostaw to Kudełku i ubierz sobie spodenki i zapraszam. A nie wiem, coś tam wywrócił. W każdym razie, słuchajcie, Gutku, jak twoje wrażenia po tej nagraniu? Dobre, fajnie. Rewelacja, nie? Słuchajcie, kochani, powiem wam tak. Przywieźliśmy wspaniałą pamiątkę, nowe logo Manchesteru City. Ten proporczyk Manchesteru, który widzicie na dole, nasi widzowie, to jest jeszcze stare logo. Osobiście mi się bardzo bardziej podoba, ale to jest rzecz gustu, mi się podoba. Tamten proporczyk otrzymaliśmy na turnieju w Hanover w Landacji Mobile & Cup. Wtedy nie udało nam się z Manchesterem zagrać, brakło nam 3 minuty. Natomiast co się odwlecze, to nie uciecze. I teraz słuchajcie, gramy z Manchesterem City. Ja nie wiem, czy wiesz, ale niewielu Polaków strzelało bramy Manchesterowi City. Sebastian Mila strzelał. Tak, Sebastian Mila strzelał, kochani, w Pucharze w Lidze Europy. Strzelał. Myślę, że Kazimierz Dejna strzelał Manchesterowi, dlatego wylądował po części w Manchesterze. Natomiast Gutek dostaje piękny brelok do kluczy i to jest jedna z jego pamiątek, bo drugą pamiątką jest właśnie pięknie strzelona brama, której gratulujemy. Ta brama była z prawej nogi. Zobaczycie, kochani, fajna brama, naprawdę. My strzeliliśmy dużo bramek w swoim życiu, dużo pięknych bramek, natomiast taka pamiątka na lata. 10 lat, kochani, i brama Manchesterowi. Fiu, fiu, fiu. Natomiast jeszcze raz gratulujemy. Natomiast, kochani, mamy medal, mamy proporczyki z Randac, o których rozmawialiśmy, ale mamy głównego patrona i o nim też chcę chwilę pogadać, dlatego że Kazimierz Dejna, kochani, to jest legenda polskiej piłki. To jest człowiek, który dla polskiej piłki zrobił nieprawdopodobnie wiele. I to jeszcze wtedy, kiedy większość z was nie było na świecie. Kochani, kiedy on osiągał największe sukcesy, ja się rodziłem. Słuchajcie, to jest człowiek, który rodził się w tym pięknym pokoleniu zaraz po wojnie. Zresztą on chyba się urodził w trakcie wojny nawet, nie, w 47, czyli urodził się 2 lata po wojnie. Mamy tutaj piękną ściągę taką, kochani. Ja, wiecie co zrobię, podjadę z tą ściągą tutaj do was, zatrzymajcie sobie pauzę i zobaczcie, czekajcie, bo troszkę zoom pewnie będzie wariował, ale ja ustawię, żebyście widzieli. Zobaczcie, 47 rok, urodził się Kazimierz Dejna, w 72 mistrz olimpijski z Monachium, król strzelców, 9 bramek, 72-73, najlepszy piłkarz Europy we France Football, czyli, kochani, odnosił takie sukcesy, był nominowany jak Ronaldo. 73, 4 piłkarz roku w Polsce według piłki nożnej. 74, srebrny medal mundial w 74 roku w Niemczech. 74, najlepszy piłkarz Europy według France Football. 74, piłkarz świata według niemieckiego kickera. Tu są cyfry, zobaczcie, trzeci, szósty i tak dalej. Także absolutny top, kochani. 83, najskuteczniejszy gracz North American Soccer League. Natomiast w tej chwili kilka faktów z jego rodzinnych stron. Słuchajcie, zobacz Gutku, jest na naszym, aż mi kciara poszła. Ten dom tutaj z tą graffiti, pamiętasz? Jechaliśmy, pamiętasz, Nosia? Także tutaj, słuchajcie, dom rodzinny Kazimierza Dejny, boisko włókniarza, szkoła podstawowa, dom rodzinny. Tutaj Kazimierz rozpoczynał karierę. Słuchajcie, Guciu, ciebie nie będziemy trzymać, dawaj piątkę. Grać, ja wiem. Będziesz grał w swoich nowych butach? Słuchajcie, kochani, bo do Gutka przyszli goście. Na podwórku jest Dominik i jak drugi kolega się nazywa? Patryk. I Patryk. Dominik i Patryk przyszli pokopać z Gutkiem w piłę. Także ile mogę trzymać psa na uwięzi, jak widzi kości i chce iść biegać i tak dalej. Także Gutku, idź, nakładaj skarpetki, szykuj się do grania. Ale jeszcze, zanim przyjdziesz po Gutki, ubierz te skarpetki, bo chciałbym, żebyś powiedział, jak ci się oglądało mecz Arka Gdynia Zagłębie. Ale zaraz do tego dojdziemy. W każdym razie, kochani, przypominam, kochani widzowie, że jest, Misiu, to są witaminki, jest, tylko ja chciałbym z widzami dograć odcineczek. Myślałem, że uda nam się, widzowie, w takim totalnym spokoju, tylko ja i wy, ale tak jak mówię, to nie jest studio nagrań, to jest nasz dom, my tutaj żyjemy, oddaliśmy wam kawał naszej prywatności, cieszę się, że to doceniacie, że to szanujecie. Także podsumowując, kochani, jeszcze raz Dejna Cup.
wspaniała impreza kulturalno-sportowa z świetnym patronem. Słuchajcie, Kazimierz Dejna ginie w tragicznych okolicznościach zdecydowanie za szybko. Mógł, kochani, jeszcze całym swoim doświadczeniem wiele się dzielić jako trener i tak dalej. Natomiast karierę piłkarską robi w ŁKS-ie. Właśnie Włókniarz, ŁKS, Legia Warszawa, Manchester City i San Diego w Stanach Zjednoczonych. Tam, kochani, brutalnie wypadek samochodowy przerywa jego karierę i życie. No właśnie na przedmieściach San Diego. I teraz, kochani, ideą Dejna Cup w Starogardzie Gdańskim było, aby wszystkie kluby, w których Kazimierz Dejna grał, skupić w jednym miejscu, do tego zaprosić właśnie wśród nas, Zagłębie Lubin, naszą wspaniałą akademię i, kochani, rozegrać piękny turniej. Udało się już gospodarzom przez te 4 edycje zaprosić wszystkie kluby, natomiast nie udało się jeszcze zaprosić San Diego. Jest to klub z MLS, z Ligi Zawodowej Stanów Zjednoczonych. Ale mają obiecane, że będą tam za rok. Kochani, natomiast za rok to nie nasza kategoria wiekowa i szkoda troszeczkę, no bo będzie dał 10, my jesteśmy już u 11, także kochani, nie weźmiemy najprawdopodobniej tam udziału, ale w tym momencie jeszcze raz serdecznie gratulujemy wspaniałej imprezy. O wynikach sportowych nie mówimy, oglądajcie relację, która będzie po tym odcinku. Natomiast, kochani, co chciałem jeszcze rzec, powiedziałem o tym, w ramach tego turnieju, na którym byliśmy Dejna Cup, mieliśmy już niecałe 75 km do Gdyni, wsiedliśmy z Szabłkami w auto, pojechaliśmy, kochani, na mecz Arka Gdynia Zagłębie Lubin. Wyobraźcie sobie, że przywozimy taką piękną pamiątkę kolekcjonerską, kupujemy sobie taki szaliczek, tego nie było w naszej stajni, ukochany szaliczek na dusi, ona w nim kibicowała cały mecz, natomiast żeby było śmiesznie, kochani, w trakcie meczu przyszedł Długi, jeden z kibiców Arki i strasznie z mamcią chciał się wymienić na koszulki. Ale mamcia mówi, no jak mam się wymienić na koszulki, jak mam, no wiecie, no kobietą jest, tak? I nie dała się wymienić na koszulki, ale Długi był bardzo... tak się nazywał, taką miał ksywkę. Pozdrawiamy cię, Długi, bardzo. Był bardzo uparty w swoich dążeniach i w końcu wyszło, że zamienili szaliki. Także, kochani, ten szalik mamy z wymiany, z przyjacielskiej wymiany z Arką. Zobacz, Gutku, jak przyjedzie Arka na rewanż do Lubina, to będziemy mogli, ty w jednym szaliku, ja w drugim, będziemy mogli pojechać kibicować. Jak wiecie, Arka z Lubinem są klubami zgodowymi, natomiast my, jako my, jesteśmy i tak ponad tym wszystkim, my kochamy całą piłę nożną, łatwiej z tym nam żyć. Natomiast, kochani, Gutek zabiera nam buty z kontraktu, idzie teraz kopać z chłopakami w piłę, a ja zapraszam was do kolejnej części, w której właśnie o tym będę chciał troszkę pogadać. Dlatego, że Dejna Cup, jako Dejna Cup, kochani, podsumowanie pomalutku kończymy. Dostaliśmy piękne koszulki, zobaczcie, taka koszulka ze sponsorem i lotek z jednym ze sponsorów, dlatego, że Podfarma była główna. No właśnie, no nie, mamy dwie emeczki i teraz, kochani, mam dla was fajną niespodziankę. W związku z tym, nasz kanał, przepraszam, nasz kanał się dynamicznie rozwija, ma prawie 60 tysięcy widzów, nie, 53, przepraszam, 60 mocno dodałem, ale nabieracie tak szybko, że to kwestia czasu, naprawdę, wierzcie mi, jestem pozytywnym szoku, zaskoczony, że tak się to odbywa, ale nasz fanpage na Facebooku, kochani, ma blisko 10 tysięcy, brakowało wczoraj chyba ze 20 głosów, także czekajcie, Gutek ubiera sobie butki, a ja zaraz odpalam wam laptopi, zaraz zobaczymy, jak to dziś wygląda. Słuchajcie, nasz fanpage w tej chwili, Kuba Guciu Szabłowski, ma, uwaga, 9999. Już patrzymy, 9981, czyli 19 głosów brakuje nam, kochani, do 10 tysięcy. W związku z tym, że tak dynamicznie to się nam rozwija, to mamy dla was, kochani, pamiątkową koszulkę. Myślę, że gospodarz Dejna Cup się nie obrazi, jak jedna z koszulek, taka, którą ja mam na sobie, pokaż się, Gutku, tu jak możesz, z bliska, zobaczcie, to jest koszulka z Dejna Cup. Przepięknie dziękujemy, to są nasze pamiątki kolekcjonerskie, natomiast dostaliśmy od organizatorów troszeczkę więcej w ramach promocji tej wspaniałej imprezy, kochani. Myślę, że gospodarz się nie obrazi, jak jedna z tych koszulek trafi do was. Natomiast, kochani, nie mamy pełnej wymiarówki w koszulkach. Mamy taką samą M-kę jak tą, którą widzicie tutaj. Z tyłu jest iglotek. No właśnie u nas pisze, ale nie na kolorowo. Natomiast myślę, że na tej M-ce będzie właśnie na kolorowo, kochani.
będzie dla Was taka koszulka do wygrania. Zrobimy dla Was konkurs na stronie, śledźcie nasz fanpage, przypominam, Kuba Guciu Szabłowski, Futbol moją pasją. Tam będzie, kochani, do zdobycia ta koszuleczka, ok? Jedna zostaje z nami kudełkowa, natomiast nie mamy nasi numeru, nasi jest za mała. My nie mamy syndromu ogrodnika, to nie jest tak, że jak my nie zjemy, to nie damy. Ta koszulka trafi, nasi widzowie, do Was. Natomiast tyle, jeżeli chodzi o króciutkie podsumowanie naszego, kochani, Dana Cup. Jeszcze raz bardzo, ale to bardzo Wam dziękujemy. Natomiast jeszcze zanim zgaszę kamerkę, chciałbym powiedzieć jedną rzecz, kochani. W ramach tego odcinka nagrywam drugą część na temat naszego fanshopu Kuba Guciu Szabłowski. Kochani, jak wiecie, Gutek naprawdę świetnie nam się rozwija piłkarsko. Bardzo ten rozwój pożera mnóstwo naszej energii, ale energii mamy dużo. Dostajemy ją od Was, dostajemy w postaci łapek w górę, dostajemy w postaci pozytywnych komentarzy. Zdarza się jakiś raz na jakiś czas, kochani, i niefajny komentarz, ale no takie jest życie, mamy na to jakby zgodę. Takie komentarze krótko żyją, albo je usuwamy, albo blokujemy, jak ktoś nas obraża. W każdym razie energii mamy dużo. Gorzej jest troszeczkę, kochani, od strony jakby finansowej. Zaczynamy pomalutku nie dawać rady. Kombinujemy dosyć mocno. Kiedyś prosiliśmy o wsparcie, jeżeli ktoś mógłby nam pomóc troszeczkę i tak dalej. Był taki odcinek na kanale. On się spotkał z odzewem, coś tam się troszeczkę zadziało, ale jakby był to w formie takiego zastrzyku czy tabletki jednorazowo. Natomiast na dłuższą metę dalej jakby problem jest. Tym bardziej, że dojeżdżamy do Lubina, mamy 120 km tam i z powrotem i taką trasę musimy pokonywać 3-4 razy w tygodniu. Nie mówimy tego po to, żeby się żalić, już myślę, że znacie nas z tej strony, ale po to, że szukamy rozwiązań, które pomogą nam to osiągnąć. I myślę, że o tym porozmawiamy w kolejnym odcinku. Jeżeli chcielibyście, widzowie, z nami, chcielibyście nam troszeczkę pomóc, to do tego odcinka gorąco Was zapraszam. Zrobimy unboxing przesyłki ze sklepu internetowego, który sprzedaje koszulki, gadżety takie pamiątkowe, z, powiedzmy, może nie z naszym wizerunkiem, ale no, z nami. I teraz na ten odcinek serdecznie Was zapraszam. Zrobimy to, kochani, przy okazji trwania kontraktu menadżerskiego, naszego rocznego kontraktu Kuby Gutka. Przypominam, że w ramach tego kontraktu Adidas pomagał, nas ubierał, dostawaliśmy od niego, kochani, obuwie. Ostatnie obuwie dostaliśmy w dniu wczorajszym, obuwie, które przed sekundką Gutek zabrał, poszedł z chłopakami kopać piłę. Zaraz wezmę kamerkę i pójdę się z nimi przywitać. I powiem Wam, kochani, że niezmiernie nam Adidas pomógł. Niezmiernie. To, co zrobił, kochani, to jest niesamowita sytuacja. Co prawda, to nie był żaden, kochani, układ. Gutek ten kontrakt wywalczył drogą ciężkiej pracy w ramach reprezentacji Polish Soccer Skill. Jeszcze raz również dziękujemy ogromnie Polish Soccer Skill reprezentacji. Gutek był na zgrupowaniu w Cetniewie, gdzie nagrodą główną dla zawodników, którzy najlepiej pracowali, będzie taki kontrakt i Gutek do takiego kontraktu się załapał. Dlatego w tonie tego kontraktu porozmawiamy za moment, w następnym odcinku zrobimy unboxing tej paczki. A jeszcze raz, organizatorom tego wspaniałego turnieju życzymy kolejnych wspaniałych turniejów na kolejne lata. Pamiętajcie, że kudełek rośnie, a do Waszego Stargardu za każdym razem, na każde zaproszenie przyjedziemy. Bo macie wspaniały turniej, macie wspaniałych ludzi, macie za sobą miasto, macie za sobą sponsorów, macie za sobą wszystko, co potrzebujecie. Natomiast sami Wy jako Wy, mówię o organizatorach, o Panu Prezesie, Marcin, jesteście niesamowitymi ludźmi. Ja jestem dumny, szczęśliwy i cieszę się, że miałem przyjemność przebywać przez 4 dni na Waszym wspaniałym terenie. Dostałem 2 krówki, jedną zjadłem, drugą zostawiam na pamiątkę. Krówka Dana, chłopak ze Starogardu. Dana, chłopak ze Starogardu. Kochani, tyle w tym odcinku. Idę jeszcze przywitać chłopaków i to króciutką dogrywkę dokleimy do tego filmu. Dzień dobry, chłopaki. Witam Was serdecznie. Cześć, Dominiczek. Dawaj piąteczkę. Dziękujemy za odwiedziny. Fajnie, że do nas wpadacie. Cześć, Dominiczku. Witaj. Byłeś na treningu wczoraj, Domin? Nie. Nie udało się? Ale jutro będziesz jechał. My jutro będziemy lecieć. Siema. Dzień dobry. Jak masz na imię? Patryk. Patryk, przypominam. Patryk z nami trenuje. Gutek, kochani, odwiedziny na Kruszyn Arenie. Słuchajcie, tak jak mówiłem prędzej, to wszystko dzieje się w trakcie naszego odcinka, kiedy my nagrywamy, bo my dzisiaj jedziemy na... O, Patryk, dawaj, ognia, nie dajemy się. Widzę, Gutek próbuje tutaj. Świetnie.
W każdym razie, kochani, jedziemy dzisiaj na trening do Zagłębia Lubin. Trenujemy, już przygotowania na ostro ruszyły. Zdaje się, że w tą sobotę będziemy po raz pierwszy grać meczyk. Meczyk, kochani, zdaje się, że z Polkowicami, jak dobrze kojarzę, dlatego że tak naprawdę my wychodzimy na boisko. Gutek ci poluje, Patryk cały czas widzę na nogi i dosyć mocno mu to wychodzi, ale świetnie, nie dawaj się. O, ale ty nie masz butów do grania w piłę. No dobra, musisz se radzić. Słuchajcie, w ogóle chłopaki, słuchajcie, Dominik, słuchaj mnie teraz uważnie. Jutro o 9 rano zamknięcie wakacji trener robi, także będą zabawy, będą gierki i tak dalej. Także zapraszam, bądźcie na boisku za 15, 9 zabiorę was, dobra? My jutro będziemy jechać całą rodziną. Zamknięcie wakacji, tak. Ostatni pożegnalny, kochani, trening, zabawy, zajęcia, także my się tam wybieramy. Mówimy w tym momencie, kochani, o trenerze Mateuszu, tutaj z Bolesławca. Trener, przypominam, prowadzi Akademię Mistrzostwa Piłkarskiego. My, kiedy nam tylko czas pozwoli, nie jesteśmy na treningach w Lubinie, mamy siłę, to jedziemy popracować dodatkowo. Jak wiecie, Gutek to tytan pracy, także. Jeszcze raz, do zobaczenia, dobrej zabawy, chłopaki, trzymajcie się. A ja idę, kochani, tak jak wam obiecałem, nagrać w tej chwili jeden z odcinków, o których mówiłem, na temat naszego fan shopu. Zapraszamy. Kochani widzowie, jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi tutaj o Dekan Cup i zamykamy odcineczek. Jest konkurs, będzie na naszym fanpage'u Kuba Guciu Szabłowski, tak trzeba wpisać, jeżeli chodzi o Facebook. Kuba Guciu Szabłowski, myślę, futbol moją pasją. To jest fanpage, gdzie zawsze będziecie z nami na bieżąco, gdzie zawsze będziecie dostawać informacje jakby o naszej aktywności takiej aktualnej. Tak jak widzicie, ostatnie zdjęcia z pucharem, z medalem, z pucharu właśnie z Dana Cup. Natomiast, kochani, Dana Cup ma swoją stronę dla niecierpliwych. Jeżeli ktoś chciałby znać wyniki i tak dalej, jak to się potoczyło, nie jesteście niecierpliwi, a i tak będziecie sobie relację oglądać, którą wam za momencik zacznę publikować na kanale YouTube. Jest Dana Cup, ich strona dokładnie danacupjunior.pl. Przez Y pisane D-I-N-A, tak? Dana piszemy przez Y. danacupjunior.pl i tutaj macie, kochani, klasyfikacje końcowe, tutaj macie wspaniałe też momenty z życia właśnie Kazimierza Dejny, wybitny polski piłkarz 47-89. I tutaj macie też, kochani, w zakładce rozgrywki drużyny, wyniki i tak dalej. Natomiast jeżeli jak gdyby jesteście cierpliwi, to zachęcam do oglądania relacji. I teraz ta koszulka, o której mówiłem, będzie do wygrania w konkursie. Bądźcie czujni i śledźcie nasz fanpage. Oczywiście konkurs będzie dotyczył jak najbardziej turnieju Dana Cup w Starogardzie Gdańskim. Natomiast ja w tej chwili, kochani, jakby zaczynam nagrywać kolejny odcinek, tak jak mówiłem, z naszego fanpage, bo zaraz uciekamy do Lubina.